Wyprawa w nieznane. Jak się słyszy ten tentent, to wprost można zobaczyć naszego dzisiejszego bohatera pędzącego na rumaku. Bohater? To słowo dziwnie brzmi. Poczytałem trochę o nim i wiesz przecież, że nie dla wszystkich jest bohaterem. Ależ to oczywiste. Rzecz dotyczy przecież Polski, a tu każda sprawa i każda osoba ma zwolenników i przeciwników. Proszę, zostawmy to z boku i zajmijmy się Stefanem Czarnieckim. No, poszperałem trochę w papierach i zdziwiony jestem, że niewiele wiadomo o jego dzieciństwie. Ba, nawet podawana data urodzin nie jest pewna. Pewne jest jednak, że urodził się w Czarncy koło Włoszczowy. W średnio zamożnej szlachcie, ale za to rodzeństwa miał dużo. Przeczytaj, bo to ważne. Starosta chęciński Krzysztof Czarniecki, herbu Łodzia, miał z Krystyną Rzeszowską 10 synów. Nie był w stanie wszystkim zapewnić majątku i kariery, dlatego 4 jego synów, między innymi Stefan, trafiło do zawodowej służby wojskowej. I tu widzisz, wszystko się zaczyna. W ilu wyprawach i walkach wziął udział Czarniecki? Audycji nam nie starczy, żeby opowiedzieć. Fakt. Bił się na każdej wojnie. A to kozak, a to Tatar, to znowu Prusak. To w walkach z nimi wyspecjalizował się w wojnie podjazdowej. W walce zdobywał doświadczenie i piął się po szczeblach kariery, ale i na jego ciele przybywało ran. No i warto dodać, że trochę się odbił finansowo. Spłacił rodzeństwo i zainwestował w rozbudowę rodzinnego majątku w Czarncy. Tu zresztą jest też źródło legendy o miejscowych lochach, czy jak kto woli tunelach. Przełomem był dla niego czas potopu szwedzkiego. Choć niektórzy mówią, że po przegranej obronie Krakowa, którą dowodził, chciał przejść na stronę Szwedów. Tak się jednak nie stało. Dotarł do króla Jana Kazimierza i walczył u jego boku. A legenda? Gdy nadeszła wojna ze Szwedami, w Lochach miał razem z koniem chować się Czarniecki, stając się nieuchwytnym dla Szwedów. Ile razy go gonili, on zawsze był szybszy, bo konia miał lepszego. Szwedzkie konie, pasione na lichej skandynawskiej trawie, nie dawały rady go dogonić. Zawsze Czarniecki na swoim koniu dopadał wejścia do tunelu i jakby pod ziemię się zapadał. Znikał z oczu goniącym Szwedom, a że zawsze to zniknięcie było w Czarncy, przesądni Szwedzi uznali miejsce za zaczarowane i wsi nie zniszczyli. Piękna historia. Warto by zobaczyć te miejsca. Może pojedziemy tam z mikrofonem? A może nasi aktorzy wcielą się w wycieczkę turystyczną? Sam proponowałeś takie rozwiązanie. Wybornie. Szanowne aktorstwo, zaczynamy nagranie. Przed wami scena wycieczki turystycznej. Odwiedzacie miejscowość Czarnca. Adrian, ty jesteś przewodnikiem, ale musisz się postarać. Uwaga, start. Znajdujemy się w parku Arboretum, który został założony w 1966 roku z okazji uczczenia 1000-lecia państwa polskiego. Ale co ja państwu powiem, nic ciekawego tutaj nie ma. Ja myślałem, że jak już odkryli te fundamenty, to coś ciekawego znaleźli, a tak to... No chyba, że pan przewodnik nic nie wie. Nie przesadzaj, pan jest miły, tylko może zły dzień dziś ma. Szanowna pani, ja jestem przyzwyczajony do takich uszczypliwości i nic sobie z tego nie robię. A czy pan wie, kto ten dwór, który tu był, rozbudował? No to każdy początkujący oberży świat wie, że jeńcy wojenni, których sprowadził tu hetman Czarniecki, Tatary i kozaki tu budowali, a pan o tym nie opowiada. No już nie dokuczaj panu. A co? Panie kochany, nas pan nie opędzisz zwykłą gadką o tym, że nie ma nic ciekawego. Wszędzie coś się znajdzie. Mnie możesz panu wierzyć. Ja w domu nie usiedzę. No już nie nakręcaj się. No, nawet jakbym chciał w domu zostać, to obecna tutaj małżonka moja w domu też nie usiedzi. Oj nie! Raz na tydzień obowiązkowo wycieczka. A i panie przewodniku, my jak jedziemy na wycieczkę, to najpierw o miejscu tym czytamy. O, to. Więc unieś się pan łaskawie na wyżyny swojego przewodnickiego kunsztu. Zachęć nas pan, no. No zaintryguj, porwij w wir historycznej przygody. Jak ty to pięknie powiedziałeś, mężusiu. No, to ja chyba państwa źle oceniłem. Przepraszam. Zatem do opowieści.
Samo się nie zrobi. No i to rozumiem. No opowiadaj pan. Kilkadziesiąt lat temu prowadzone tu były prace wykopaliskowe. O, niech pan patrzy. Tam jak są dziś te krzewy... Chabaraście jakieś rosną, to fakt. A co było pod nimi? Odkryto fragment muru, fundamentu z XV wieku. Ekscytujące, czyli to mógł być dwór Czarniecki. Jest taka możliwość. Duży był ten dwór? Bo ja w słowniku geograficznym Królestwa Polskiego przeczytałam, że niegdyś istniał tu zamek, a miejsce, na którym miał się on znajdować, jeszcze dzisiaj zwane jest Zamczyskiem. Chwileczka. Ty mnie, kobieto, po tylu latach od ślubu nadal zadziwiasz. Książki kucharskiej nie używasz, ziemniaki zapominasz posolić, ale słownik Królestwa Polskiego znasz na pamięć, ludzie. No, szanowna pani, tak piszą, ale gdzie prawda, a gdzie legenda? Nie wiem. No dobrze, trudno. To jeszcze raz zapytam. Duży był ten dwór? Odsłonięty fragment miał 13 metrów długości. Niewielka chałupka, ale może to nie całość? No pewnie, że nie całość, bo ci wszyscy jeńcy wojenni, kozaki i Tatarzy wybudowali jeszcze dla hetmana loch podziemny. A ty byś tam się chciał dostać i zobaczyć, czy nie ma jakichś zapomnianych beczek z winem. Pewnie, żebym spróbował, ale to tak dla dobra nauki. Chodźmy trochę dalej. O, tutaj. Tutaj kończył się ten odkryty dworski fundament. Czyli można powiedzieć, że stoimy na domu Czarnieckich. I nie tylko. Bo wykopaliska odkryły też szczątki drugiego dworu, prawie na tym pierwszym. Tyle, że młodsze były. No to klops. Bo to pewnie się wszystko pomieszało, poprzewalało i teraz dojść trudno. A te lochy? Legendy mówią o dworze w niedalekich Kątach, gdzie zgodnie z tradycją miał się urodzić Stefan Czarniecki, oraz o lochach, które miały łączyć ten dwór z fundowanym przez przyszłego hetmana kościołem. No to na co czekacie? Idziemy do kościoła. Ale może najpierw do jakiejś oberży zajrzymy, bo zgłodniałem. Koniec nagrania. Fajna jest ta scenka z wycieczką. Dobry miałem pomysł. Dobry, dobry. Ale teraz musimy dokonać wyboru. Trzymamy się walki Czarnieckiego ze Szwedami, czy zajmujemy się hymnem? A nad czym ty się zastanawiasz? O potopie szwedzkim to wszyscy wiedzą, a o hymnie... Może ja ci... Poczekaj, poczekaj, niech sobie przypomnę. Jak Czarniecki do Poznania po szwedzkim zaborze, dla ojczyzny ratowania wrócił się przez morze. Ekstra! Wspaniale! Czyli nie masz jeszcze takiej sklerozy i pamiętasz słowa Mazurka Dąbrowskiego. Tak, tylko... Tak się teraz zastanawiam, o jakim morzu mówi nasz hymn narodowy i co z nim wspólnego miał Stefan Czarniecki? To ciekawa historia. Posłuchaj. Już po wypędzeniu Szwedów z Polski doszło do wspólnego działania Prusaków, Rzeczypospolitej oraz Duńczyków. Celem była pomoc tym ostatnim, których stolice oblegali właśnie Szwedzi. Z odsieczą ruszył hetman polski Stefan Czarniecki, prowadząc 5000 jazdy. Uczestnik wyprawy, Jan Chryzostom Pasek, zapisał: dla ojczyzny ratowania puścił się przez morze. Sugerowało to, jakby Polacy zimą przepłynęli cieśninę. W rzeczywistości nasza jazda płynęła łodziami, a konie były ciągnięte w lodowatej wodzie. Może i tak to było. Ale 100 lat później opisał to po swojemu Józef Wybicki i do dziś o tym śpiewamy. Choć... Tak patrzę po tych twoich zapiskach. Coś przekręciłem? No ty nie, ale tutaj taki opis znalazłem. Od początku wyprawy stosunki między Czarnieckim a pozostałymi sojusznikami układały się źle. Dopóki jednak jazda szła przez ziemię pruskie, hetman trzymał ją żelazną ręką, ale w samej Danii zasłynęły rabunkiem, gwałtami i paleniem wsi. Takie to były ówczesne wojny. Nie tylko my tak robiliśmy. Militarnie odnieśliśmy jednak sukces. Wracamy do naszego bohatera. Po powrocie do Polski Stefan Czarniecki zasłynął zwycięstwami w wojnach na wschodzie. Były one tak przekonujące, że zapomniano mu wcześniejsze grzechy. Ale jak to bywa, przebaczono mu dopiero po śmierci. Uwaga! Zaczynamy scenę z pogrzebu hetmana w Czarncy. Niestety nie jesteście szlachetnie urodzeni, ale przyglądacie się wszystkiemu jako zwykłe chłopstwo stojące na uboczu. Uwaga, start! No i patrzajcie, tu się rodził jako chudopachołek, a teraz pogrzeb będzie miał jako jeden z najpotężniejszych w koronie.
Splendor to dla całej familii. Oj, Splendor! Oj, czy Splendor, to nie wiadomo. Jedne gadają, że zmarł z rany. Ale przecież wcześniej też bywał ranny, a nic mu nie było. Ojej, to kumotrzy, oj to, jest coś na rzeczy. A drugie gadają, że go otruli, bo w siłę za dużo urósł. A dalibyś to już spokój, bo plotki się jeta jak nie wiem co. Jakby tak było, to by mu uroczystości pogrzebowych w Warszawie nie zrobili. No tak, coś jest na rzeczy. A w Warszawie uroczystości zrobili, ale chowają go w Czarncy, a nie w Warszawie. Oj, to kumotrzy, oj to. Jest coś na rzeczy. Bo ten kościół przez niego ufundowany i sam tu chciałaby kości jego złożono. A wie ta, że przy trumnie hetmana będzie szedł jego koń ulubiony? Ej, ty głupi! Jak on będzie szedł, jak on ze zgryzoty za swoim panem zdech. Oj, ty uważaj ta ze słowami. Prawda zgoła inna jest. Zanim msza pogrzebowa się zacznie, to słuchaj ta. Jak już hetman umierał, to cały jego orszak jadący do Lwowa zatrzymał się w maleńkiej chałupie. W maleńkiej wsi, w Sokołówce. Czarnieckiego ułożono w środku izby, a dookoła czuwała jego świta. A tu hetman każe, aby mu sprowadzić jego najwierniejszego towarzysza, białego rumaka. Oj to kumotrze, oj to. Coś przeczuwał w starych kościach hetman. Nie przerywaj, a ty mów. No to gadam przecie. Koń schylił łeb nad konającym panem, tak jakby rozumiał, co się ma wydarzyć. Hetman znużony zasnął, ale już się więcej nie obudził. No i co dalej? Co dalej? No, koń wiedział, co się stało. Podawano mu owiec, on nie chciał jeść. Dawano wody, on bił nogami w ziemię. Wkrótce po śmierci hetmana zdechł. Oj to, kumotrze, oj to. Ale ludzie z orszaku pogrzebowego powiadają, że jak jechali z ciałem hetmana, to każdego wieczora słyszeli ten tęt konia w oddali. Koniec nagrania. Coś w tej legendzie jest. Ludzie z Czarncy powiadają, że co roku, 16 lutego, słychać na okolicznych łąkach galop konia, który nadal czuwa nad swoim panem. A ja ci powiem tak. Łaska pańska na pstrym koniu jeździ. Nigdy nie wybudowano nagrobka Czarnieckiego w rodzinnej Czarncy. Ciało spoczywa w krypcie kościoła, w sarkofagu z czerwonego piaskowca. Zaś kaplicę upamiętniającą hetmana dobudowano do kościoła. Tylko w 37 roku zrobiono z pompą uroczystość, ale to temat na inną opowieść. Mimo wszystko w legendach coś jest. Miejscowi mówią, że z Czarncy do pobliskiej wsi Kąty prowadził podziemny tunel, który był na tyle duży, że można było przejechać w nim dorożką zaprzężoną w cztery konie. Oj to, kumotrze, oj to! Śmiej się, śmiej! A co powiesz na to? W 2018 roku mieszkaniec jednej z okolicznych wiosek odkrył na swoim polu tunel. Zawiadomił władzę i nic. Ja ci mówię, to był tunel od kościoła w Czarncy do dworu w Kątach. Ależ oczywiście. Ten sam, gdzie podczas potopu szwedzkiego ukrywał się Czarniecki. A teraz przebywa duch jego wiernego konia. Był to kolejny odcinek słuchowiska Wyprawa w Nieznane. Wystąpili Mirosław Bieliński, Dionizy Krawczyński, Ewelina Gronowska, Krzysztof Grabowski, Adrian Wajda. Scenariusz i reżyseria Dionizy Krawczyński. Realizacja i opracowanie muzyczne Tomasz Tamborski. Produkcja Polskie Radio Kielce.